Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na webinarium godzina na wychowawcza, wolontariat na godzinie wychowawczej. Dzisiaj będziemy właśnie mówić o tym, w jaki sposób można realizować wolontariat, ale też powiemy trochę o pomysłach różnych na wolontariat i w ogóle jak pomysłach też na godzinę wychowawczą. Ja nazywam się Monika Prus i będę dzisiaj z Państwem te półtorej godziny, już nie całe, ale te półtorej godziny i będziemy razem właśnie rozmawiać o tym w tym temacie. I jeszcze takie kwestie typowo techniczne, które na początek muszę powiedzieć, że po pierwsze to webinarium jest organizowane w ramach programu rozwoju wolontariatu w szkołach, a sam program jest finansowany przez miasto Warszawę w ramach projektu Ochotnicy Warszawscy i bezpośrednim realizatorem programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. A ja nazywam się Monika Prus, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale też jestem mentorką w programie rozwoju wolontariatu w szkołach właśnie. I ogólnie temat wolontariatu jest dla mnie bardzo ciekawy i bardzo interesuje mnie też, w jaki sposób młodzież może realizować właśnie wolontariat w szkołach. Oprócz tego piszę również scenariusze, prowadzę szkolenia właśnie na temat aktywności, aktywizacji, zaangażowania młodych osób w sprawy lokalne, w sprawy szkoły i na co dzień w Centrum Edukacji Obywatelskiej zajmuję się programem Szkoła Demokracji, który jest bezpośrednio skierowany do samorządów uczniowskich i właśnie angażowania w sprawy szkoły młodych ludzi przez samorząd uczniowski. Ale to już tyle o mnie. Dobrze, to zaczynajmy. Idea na początek zacznę trochę nietypowo, to znaczy nie będę mówiła o samym wolontariacie, ale chcę Państwa zachęcić do takiej refleksji na temat tego, w jaki sposób wolontariat buduje, jak wolontariat może budować kompetencje młodych ludzi. I na pewno znają Państwo wszelkiego rodzaju różne podziały na kompetencje. No takie najbardziej popularne to są kompetencje kluczowe, tak? Czyli tutaj szczególnie w kontekście wolontariatu, no to mamy kompetencje społeczne, mamy kompetencje obywatelskie. I takie kompetencje też buduje wolontariat, ale chciałam Państwu pokazać też inny sposób patrzenia na te kompetencje, a potem jakby dzięki budowaniu różnym strategiom, jak można rozwijać te kompetencje, chciałam Państwu pokazać, jak może się w to wpisywać wolontariat. Dobrze, chętnie poznam propozycje działań, tak, i będzie też taki moment, że pokażę Państwu scenariusze, też zajęć na godzinę wychowawczą. Będę miała też propozycję wolontariatu wakacyjnego na przyszły, na teraz, tak, dla uczniów i właśnie takie scenariusze lekcji, które mogą Państwo przeprowadzić i też tam w tych scenariuszach będą różne propozycje. Trochę też takie ujęcie szersze wolontariatu, nie tylko zbiórki, nie tylko takie akcje organizowane przez dorosłych, ale też takie rzeczy, które uczniowie mogą zrobić sami. Okej, czyli wiemy trochę, że jesteście Państwo ciekawi tych pomysłów. Wiem, że jesteście Państwo ciekawi tego, jak zmotywować, żeby uczniowie uczestniczyli w kole i działaniach wolontariackich też mimo punktów, nie tylko dla punktów, więc też sobie to zapamiętuję, żeby też Państwu pokazać. Ale chciałam właśnie wyjść od tych kompetencji, żeby pokazać też, jak wolontariat może
wspierać je i pokazać Państwu różne strategie budowania tych kompetencji i jak wychowawca może właśnie je realizować. I to są tak zwane kompetencje SEL, które, czyli Social and Emotional Learning. I to są kompetencje, które po pierwsze możemy budować na poziomie klimatu klasy, na poziomie szkoły, na poziomie społeczności lokalnej, rodziny i społeczności lokalnej, ale też każdy nauczyciel, szczególnie wychowawcy klas, mogą mieć takie strategie, które włączą do swojej praktyki codziennej, które mogą wzmacniać je. I również mogą to robić poprzez wolontariat. I teraz chciałam Państwu pokazać taki krótki filmik na temat tego, żebym się nie musiała rozgadywać, ale żeby też Państwu wytłumaczyć, jak one, o co w nich chodzi, to zaraz Państwu pokażę krótki filmik na ten temat. To zapraszam. Think about the young people in your lives and all the different places. Czy słychać? Może mi ktoś z Państwa powiedzieć, czy słychać? Tak. Dobra, to puszczam. Where they're learning about themselves, how to relate to others, and work together on goals. How can we intentionally create learning experiences that will help all young people develop and maintain positive relationships, become lifelong learners, and contribute to a more caring, just world? Educators, researchers, community members, families, and the students themselves agree. What we need is social and emotional learning, or SEL. SEL is the process through which young people and adults acquire and apply the knowledge, skills, and attitudes that help us to understand ourselves, connect with others, achieve our goals, and support our communities. We all need opportunities to learn and engage in environments where we feel safe, valued, and a sense of belonging. So how does SEL help schools, families, and communities work together so that all young people have these kinds of learning experiences and achieve success in education, careers, and life? CASEL's framework identifies 5 areas of competence that together help us develop a healthy sense of who we are, manage stress, understand the views of others, and work together to create schools and communities where everyone can grow their strengths and interests. Self-awareness is about how we think about ourselves and who we are. It includes understanding our culture, our thoughts, feelings, and what we believe we're capable of, and understanding how these things can influence our behaviors and beliefs. Self-management is the ability to manage those emotions, thoughts, and actions in different situations so that we can achieve individual and collective goals. This includes coping with stress and anxiety, persevering through challenges, and taking action to create positive change. Social awareness is how we understand others, how we learn to take different perspectives and empathize, even with people who are different from us. It also includes understanding how the broader norms and systems around us influence how we develop and create a sense of belonging. Relationship skills are how we connect and engage effectively with others and how we form lasting friendships and connections. This includes communicating clearly, solving problems together, managing conflict and disagreements, and standing up for ourselves and the rights of others. Lastly, responsible decision making is how we put it all together to make caring and constructive choices. This includes thinking critically about consequences, analyzing the impact of our actions on ourselves and others, and identifying solutions that support our collective well-being. We continue to develop and practice SEL throughout our lives and can adapt and apply these competencies across different contexts and cultures. How we develop SEL is impacted by our environments, which is why we need to work together across classrooms, schools, families, and communities. In the classroom, students can be explicitly taught SEL skills and also can practice and apply SEL during core subjects, like discussing different perspectives in social studies and language arts, or collaboratively problem solving in science or math. SEL is most effective when supported by evidence-based programs and trusting relationships where students are treated as partners in their learning. Beyond the classroom,
SEL can be intentionally promoted throughout the school experience, from the way they're greeted in the morning to how discipline practices are carried out and how adults themselves develop and model positive relationships and the SEL competencies. Outside of school, families and caregivers provide the earliest and ongoing learning and interactions for their children. So it's important that schools listen to and authentically partner with families to help shape SEL priorities and strategies for supporting their children. Similarly, when schools partner with community organizations to align their efforts, SEL opportunities can be strengthened and students benefit even more. With SEL, we can help create schools and learning spaces where all young people feel connected, inspired, engaged, and ready to contribute to the world around them. Dobrze. Okej. No właśnie. I teraz mamy taką wizję tych kompetencji, które budują właśnie kompetencje te społeczno-emocjonalne. I chciałam wam Państwu pokazać. Już tylko udostępnię sobie prezentację. Że to jest takie całościowe, bardzo holistyczne podejście do budowania właśnie kompetencji dla uczniów i że wolontariat może się też świetnie w to wpisywać i też nauczyciel może również stosować różnego rodzaju strategie, które będą je wzmacniać. Dobrze, jeszcze tylko pokaz slajdu. Dobrze. Czyli mamy takie, mamy te 5 kompetencji głównych, czyli samoświadomość, zarządzanie sobą, świadomość społeczna, odpowiedzialne podejmowanie decyzji i umiejętności społeczne. To też mieliście Państwo wyjaśnione w filmie. I szkoła, bo my się będziemy najbardziej tutaj skupiać na szkole, może tworzyć takie różnego rodzaju strategie, które będą te kompetencje wspierać. I to są między innymi również na poziomie klasy, jak i na poziomie szkoły. I to są między innymi sprzyjające warunki. Zaraz wyjaśnię, co po kolei znaczą te strategie. Dobre relacje, jawne nauczanie, przemyślane modelowanie, okazje do ćwiczenia i pouczające chwile. I my skupimy się na takich rzeczach, które wychowawca właśnie może robić, również w kontekście angażowania uczniów w różne działania, no i oczywiście w kontekście też wolontariatu. I tutaj ja nie będę tego wszystkiego Państwu czytać, bo to są właśnie propozycje, które ten instytut, który pracuje nad tymi kompetencjami, takie wskaźniki, które proponuje nauczycielom, które mogą stosować w swojej pracy, ale pokrótce tylko powiem, czym są te elementy tych strategii. Sprzyjające warunki, no to są takie warunki, które powodują, że możemy, wspierają integrację tych wszystkich kompetencji, o których mówiliśmy wcześniej, tak? Również na poziomie otoczenia fizycznego, jak i intelektualnego, takie warunki, które będą robić, będą wspierać te kompetencje. I tutaj mamy od takich bardzo, bardzo dotyczące relacji, dotyczące atmosfery, do doceniania różnorodności, zdolności, perspektywy innych osób i również informację zwrotną dotyczącą działania. Wszystko to, co buduje właśnie takie podłoże do wspierania tych kompetencji. Dalej mamy coś takiego, co się nazywa pouczające chwile. I to jest coś, co zachęcamy właśnie wychowawców do tego, żeby właśnie do swojej takiej praktyki wychowawczej włączać takie momenty i zaraz pokażę Państwu różne propozycje na te właśnie pouczające chwile, gdzie spontanicznie wykorzystujemy okazję do rozmowy czy momenty na przykład w życiu klasy, które mogą właśnie sprzyjać rozwojowi tych kompetencji. I mogą to być zarówno takie rzeczy jak rozmowa na temat
wycieczki szkolnej. Może to być na przykład zaangażowanie w sprawy lokalne, na przykład kiedy idziemy z klasą do kina albo oglądamy jakiś film, albo który dotyczy jakiejś tematyki społecznej, możemy się dowiedzieć czegoś, co się dzieje wokół nas na ten temat, podpisać jakąś petycję albo porozmawiać z uczniami na temat tego ważnego jakiegoś problemu. Mogą też być takie, które na przykład dotyczą właśnie otoczenia lokalnego, żeby uczniowie też zbudowali taką mapę zasobów lokalnych, zobaczyli, co mogą robić na przykład dla jakich grup, jakie są potrzeby tych grup, taka trochę diagnoza. I to mogą być takie naprawdę malutkie rzeczy, które gdzieś możemy mogą się rozrosnąć do większych projektów. Dobrze. Dalej mamy okazję do ćwiczenia, czyli takie momenty, i to jest moim zdaniem właśnie też wolontariat się super w to wpisuje, czyli takie okazje, które pozwalają próbować nowych umiejętności, które, i to też mogą być właśnie projekty czy zaangażowanie w różne aktywności związane poza lekcjami lub właśnie podczas godziny wychowawczej. I tutaj to są, tutaj ten aspekt przemyślanego modelowania, no to jest na poziomie takiej refleksji też wychowawcy, tak? Czyli takiego planowania też pracy wychowawczej, ale ja w to nie będę wchodzić, bo to już jakby jest też praca na poziomie planu pracy wychowawcy i w ogóle tego, w jaki sposób planować tą pracę, czyli jak zarówno ja jako wychowawca, jak ja modeluję swoje zachowanie, ale też zachowanie między uczniami, tak? I też podkreślanie roli tego wzajemnego modelowania między sobą. Jawne nauczanie, no to tutaj mamy bardziej takie skupienie się na w ogóle procesie nauczania i uczenia się, czyli takiego, i to też bardziej dotyczy strategii uczenia już, opartego właśnie na dowodach, na takim dawaniu informacji zwrotnej, na dostosowaniu treści programowych. Z tym, że to jest już taki aspekt faktycznie, który dotyczy bardziej procesu uczenia się, no i dobre relacje. I właśnie wolontariat też bardzo może budować dobre relacje, zarówno wolontariat klasowy, jak i szkolny też może właśnie być takim wsparciem dla wolontariatu. I teraz tak. My w CEO mamy coś takiego jak kryteria jakościowego wolontariatu w szkole. To ja o tym opowiem, bo to są takie wskaźniki, które mogą Państwu pomóc w planowaniu wolontariatu, z tym, że to będzie bardziej trochę od strony całej szkoły, ale też wydaje mi się, że niektóre rzeczy można sobie wziąć jako wychowawca. Natomiast mamy tutaj też na dzisiejszym spotkaniu też opiekunów samorządu, więc myślę, że to może być też ciekawe dla opiekunów. Dobrze. To teraz to już wyłączymy. Opowiem właśnie o tych wskaźnikach i one też pomagają uporządkować w ogóle takie myślenie o wolontariacie w szkole. Jest tych wskaźników 10 i za chwilę też opowiem o dobrych praktykach. Każdy wskaźnik, jak można realizować. Mamy tak, mamy pierwszy wskaźnik, czyli że wolontariat jest formalnie uporządkowany i to jest taka podstawa w szkole, do czego my bardzo zachęcamy też właśnie opiekunów koła wolontariatu, też po to, żeby właśnie te sprawy punktów na świadectwie i tak dalej, żeby to było wszystko jawne, czyli że podpisujemy z uczniem, uczennicą umowę o wolontariacie. Jeżeli będzie Państwa interesowała takie formalno, aspekty formalno-prawne wolontariatu, to mamy też trochę materiałów na ten temat, więc też mogę Państwu pokazać, że w szkole jest wewnętrzna organizacja odpowiedzialna za wolontariat,
Na przykład może być to samorząd uczniowski, może być to koło wolontariatu, ale jest taka jednostka, że wolontariat jest ujęty w statucie szkoły, w programie profilaktyczno-wychowawczym, że mamy jawne zasady współpracy z instytucjami zewnętrznymi i że mamy właśnie te jasne kryteria, za ile godzin są te punkty wpisywania tak zwanego wpisu za wolontariat. I tutaj mamy przykład takiej realizacji tej dobrej praktyki ze szkoły podstawowej numer 29 w Warszawie, że właśnie, że mamy te wzory umów, regulamin koła, ankieta na początek, czyli taka ankieta zainteresowań, kto co, czym, co lubi, czym by się chciał zajmować, dzienniczek działań wolontariackich, logo, nazwa koła, że jest to właśnie tak uporządkowane bardzo. Drugie kryterium i trzecie od razu to jest to, że wolontariat działa aktywnie i włącza wiele osób. No to nie muszę tutaj tego tłumaczyć, wydaje mi się, czyli że wolontariat jest otwarty, że każdy może się do niego dołączyć, wie jak to zrobić, że też wychowawcy klas na poziomie klas też wiedzą w jaki sposób właśnie uczniowie mogą dołączyć do koła wolontariatu. I że tutaj mamy taką dobrą praktykę, gdzie jest zaangażowanie właśnie wielu nauczycieli, tak, że można też stworzyć też równo, po pierwsze są zaangażowani nauczyciele, ale też ta oferta wolontariatu jest różnorodna, na przykład właśnie porządkowanie powązek, bieg niepodległości, warsztaty rówieśnicze, akcja słodka przerwa, zbiórki, spotkania dla seniorów. To są różnego rodzaju akcje, gdzie uczniowie mogą się włączać. I też kolejne kryterium to jest takie, że wolontariat jest oparty na współpracy wewnątrzszkolnej, czyli nie tylko opiekun koła wolontariatu, szkolnego koła wolontariatu, ale też właśnie jest to wsparcie dyrektora, są włączeni wychowawcy, rodzice w to, co się dzieje. I to się może też odbywać na poziomie informacji, czyli właśnie jakieś akcje informacyjne, spotkania z rodzicami, zakładka specjalna. To w większości szkół już gdzieś jest, także to nie jest na pewno nic też dla Państwa nowego. Kolejne dwa kryteria. To jest, że wolontariat jest widoczny i doceniany, czyli po prostu to, co się dzieje w szkole w ramach wolontariatu, jest znane wszystkim uczniom, że są właśnie kampanie informacyjne na temat wolontariatu, że odbywają się różnego rodzaju akcje rówieśnicze, gazetka na przykład, że jest to docenienie na forum szkoły wolontariuszy. Więc to jest też ważne, żeby to kryterium też spełniać. I taką widoczność możemy sobie na przykład szkoła podstawowa numer 103 zrobiła takie warsztaty, poszli do schroniska, ale później też tej akcji w schronisku, tam była zbiórka karmy, pojechali do schroniska, ale potem jeszcze właśnie zrobili warsztaty dla innych uczniów na temat właśnie bezdomności zwierząt, opieki nad zwierzętami, więc jakby to było, to też zapewniało taką widoczność na poziomie szkoły. Piąte kryterium jest takie, że wolontariat jest różnorodny, czyli że właśnie odpowiada na zainteresowania uczniów i można się włączać w różnego rodzaju akcje, że czasami opiekunowie prowadzą jakieś swoje lub inni nauczyciele włączają w jakieś akcje, które ich na przykład interesują, ale też uczniowie określają swoje potrzeby i można to zrobić właśnie taką ankietą na początek roku szkolnego. Zarówno w klasie można taką ankietę zrobić, jak i przez szkolne koło wolontariatu. Kolejne kryteria
No to jest szóste, jest oparty na inicjatywie i partycypacji młodzieży. I my właśnie zachęcamy, żeby wolontariat nie polegał tylko na takich akcjach, które gdzieś dorośli organizują, na przykład wszelkiego rodzaju zbiórki czy jakiegoś innego rodzaju akcje, które są pomysłem dorosłych i dorośli zapraszają do tego, ale żeby właśnie takie działania wolontariackie wypływały z zainteresowań uczniów i żeby na przykład sami mogli wybrać sobie taki obszar, gdzie chcieliby się zaangażować lub wręcz sami zorganizować od początku do końca jakąś akcję wolontariacką, na przykład teraz w szkole, z którą współpracuję, uczniowie zorganizowali przerwy z grami, tak, planszowymi i po prostu jest taki kącik, gdzie to jest mała rzecz, ale oni to zrobili od początku do końca i dla swoich uczniów i też, żeby się też integrować w trakcie przerwy. Rozwija kompetencje, umiejętność autorefleksji. To w tym kryterium chodzi o to, że nie tylko przeprowadzamy akcje i na ten koniec i ewentualnie doceniamy na forum szkoły czy przez te punkty, ale też właśnie to też nawiązuje do tych kompetencji SEL, że wolontariat jest takim sposobem na to, żeby też zrobić taką refleksję na to, jak działam, jak się czułem, co umiałem, co się zmieniło, jakie kompetencje, czego się nauczyłem, więc można zrobić właśnie takie podsumowanie w ramach koła wolontariatu. Można też właśnie, tutaj są takie przykłady, jak można to zrobić po prostu. Kolejne dwa to jest działania lokalne i przestrzeń do budowania relacji, czyli nie tylko wewnątrz szkoły, ale też właśnie wychodzenie na zewnątrz, poszukanie takich okazji, gdzie możemy zdiagnozować różnego rodzaju grupy czy właśnie miejsca, gdzie moglibyśmy coś zrobić wolontariacko i dzięki temu nasze działania będą wypływały właśnie z tych potrzeb społeczności lokalnej. To mogą być pikniki sąsiedzkie, może być właśnie jakieś impreza w ważnym miejscu dla społeczności. Tutaj jest taka praktyka z liceum, gdzie zrobiono właśnie makietę lokalnego domu pomocy społecznej i potem na podstawie tego uczniowie sami zobaczyli, gdzie, w jakich obszarach tego, gdzie mogliby w porozumieniu oczywiście z tym domem, co mogliby jako wolontariusze robić, gdzie się najbardziej by się przydali po prostu, zrobili takie wcześniej przygotowanie, taką diagnozę. I to, że wolontariat jest przestrzenią budowania relacji, to też jest bardzo ważny wskaźnik i też bardzo ważne jest właśnie dbanie o to. I to też buduje właśnie kompetencje emocjonalne, czyli wszystko to, co sprawia, że uczniowie czują się bezpiecznie, czyli takie regularne spotkania, zasady komunikacji, współpracy, informacja zwrotna i omawianie trudnych sytuacji, świętowanie sukcesów. I tutaj właśnie taka dobra praktyka ze szkoły podstawowej numer 65, herbatka Ułatka, to jest spotkanie właśnie koła, gdzie właśnie podczas tych regularnych spotkań są omawiane różnego rodzaju trudności, ale też właśnie sukcesy i też jest to moment na integrowanie się wolontariuszy. Bardzo często jest tak, że są wolontariusze zaangażowani w różne akcje i mają mało możliwości spotkania się ze sobą. Ja teraz właśnie też pracuję z taką szkołą, gdzie jest dużo takich akcji, gdzie uczestniczą wolontariusze w ramach różnego rodzaju swoich zainteresowań, więc się angażują, ale w zasadzie w tym roku pierwszy raz mieli taką okazję, gdzie się mogli razem wszyscy spotkać, poznać, zobaczyć też i też wzajemnie po prostu się zintegrować, tak? Też zobaczyć, kto w tym kole działa. I ostatnie, no to tutaj mamy taki aspekt dotyczący etyki działania i skuteczności, czyli
ważne jest, żeby przemyśleć, tak, czy nasze działania wolontariackie są też pod kątem etyczne, pod kątem etyki, czy na przykład właśnie nie pogłębiają stereotypów, czy też gdzieś jest ta spójność w tych działaniach. I też wszelkiego rodzaju właśnie akcje, kampanie społeczne, które gdzieś poruszają ważne problemy i uczniowie mogą takie kampanie przygotowywać, czy warsztaty. To też jest taki pomysł na wolontariat, w którym uczniowie jakby wspólnie budują ze sobą, właśnie poruszają te tematy i też działają na rzecz innych osób. I tutaj macie Państwo takie kryteria też jakościowe działania. One się częściowo pokrywają z tymi kryteriami jakościowymi w ogóle wolontariatu w szkole, ale też z perspektywy osób, które gdzieś wprowadzają czyli normalne akcje wolontariackie, które też wprowadzają osoby do akcji, że ważne jak my jako osoby, które organizują na przykład opiekun czy właśnie wychowawca, żeby też zadbał o takie aspekty jak różnorodność, wiedział właśnie jaka jest ta rola uczniów, zadbał o rozwój kompetencji, lokalność działań wolontariackich, również zadbanie o ten zespół, o proces grupowy, o to, że właśnie ta świadomość zmieniającego się procesu grupowego i to, że on się zmienia, ta dynamika pracy grupy, że są różne fazy tego procesu, że może być też taki moment w działaniu wolontariackim, gdzie uczniowie tracą motywację i gdzie też nie chcą, że gdzieś jest trudno czasami też w tych działaniach, to też jest bardzo ważne, żeby właśnie o tym pamiętać i też czasem jest taki moment, kiedy właśnie może być jakiś konflikt czy faza oporu i na ogół potem gdzieś dopiero potem gdzieś jest to wyjście wspólne z tego kryzysu i też na bazie takich doświadczeń też grupa może się dużo nauczyć. I to są takie kryteria jakościowe działania. Dobrze, okej. To w takim razie właśnie zachęcam do przeanalizowania sobie takiej, zrobienia sobie takiej autodiagnozy i zobaczenia też właśnie, co chcieliby Państwo od przyszłego roku, na przykład szkolnego, zmienić lub właśnie poszerzyć, albo coś jeszcze, nad czymś jeszcze popracować. Nie wszystkie, oczywiście jakby w zależności od specyfiki szkoły, też to włączanie rodziców, to też jest taki sposób z tego, co zauważyłam na wolontariat w klasach młodszych, że wtedy też takie akcje, nie tylko właśnie zbiórek, ale też jakichś wspólnych działań, też się sprawdzają właśnie w klasach młodszych, typu, nie wiem, zbieranie na przykład żołędzi dla zoo albo do warszawskiego zoo. Właśnie taki rodzinny trochę wolontariat, tak? Czyli takie akcje, które nie tylko rodzice, sięgamy do tego, że rodzice się czymś podzielą, tak? Czy będzie jakaś zbiórka, czy rzeczy, czy pieniędzy, tylko właśnie będzie to coś, jakieś akcje, działanie wspólnie, razem. I to też podobno, znaczy z tego, co zaobserwowaliśmy, to gdzieś też w młodszych klasach dobrze działa. No właśnie, no bo tak jak powiedziałyście Panie na początku, jest czasem trudno z tą motywacją i czasami jest tak, że młodzi ludzie właśnie tak myślimy, że oni są w wolontariacie, w kole wolontariatu, czy się angażują dla punktów lub mają jakieś inne motywacje albo się nie angażują, ale tak naprawdę właśnie czy młodzi ludzie chcą wejść w jakieś działanie, czy nie, to jest też zależne od tego, czy to odpowiada na ich potrzeby. I tak jak mamy piramidę potrzeb Maslowa, gdzie mamy
my, czy ogólnie ludzie mają potrzeby. Tak samo też wolontariat może spełniać na różnych poziomach te potrzeby. I kiedy pomyślimy o tym w ten sposób, i kiedy wolontariat w szkole jest zorganizowany właśnie w taki sposób, żeby pogłębiał te potrzeby albo właśnie je spełniał, to wtedy jest większa szansa, że uczniowie będą chcieli się zaangażować. I może to być właśnie zaczynając od dołu, czyli ta potrzeba bezpieczeństwa, to wszystko to, co mówiłam w tych kryteriach pierwszych, tak, czyli formalne uporządkowanie wolontariatu, to daje właśnie, stwarza taką poczucie bezpieczeństwa, to, że ja wiem, gdzie ja mogę się zgłosić, o co chodzi, jak to będzie wyglądać, też takie wsparcie, to też dla młodych ludzi jest ważne. No i właśnie, i to, że są właśnie stałe spotkania, jest jakaś grupa ludzi i zarówno pod kątem formalnym, ale też towarzyskim, są między w tej grupie jakieś relacje, to spełnia taką potrzebę przynależności do grupy i tak właśnie może świetnie zagospodarować taki aspekt. Potrzeba szacunku, czyli docenienia, informowania o postępach, takiego poczucia właśnie, że jestem ważna, szanowana w tej grupie i że to, co robię, jest ważne też dla innych w szkole, dla nauczycieli, dla uczniów. I też potrzeba samorealizacji, taka już najwyższa potrzeba, czyli po prostu wtedy, kiedy wolontariat jest, nie jest właśnie taki akcyjny, ale jest gdzieś wymyślony na poziomie takiego procesu też i takiego tego, że właśnie gdzieś jest miejsce na refleksję, na to, żeby zobaczyć, czego się nauczyłem, podsumować, jak zadziałała grupa, podsumować też te doświadczenia, czy sukcesy, czy co nie zadziałało i zachęcanie właśnie do podejmowania nowych wyzwań. I w ten sposób, jeżeli popatrzymy sobie na te potrzeby uczniów, to tak naprawdę na każdym z tych poziomów możemy je zagospodarować. Niemniej może i tak jak panie tutaj też wcześniej powiedziały, że te motywacje osób są różne i też może to nie wszyscy mogą się angażować i też pomaganie też nie jest łatwe. Znaczy, że też moim zdaniem też taka rozmowa o tym, że czasem po pierwsze nie muszę być zawsze na czele, na froncie, nie muszę działać jako lider, to jest jedna rzecz, ale też to, że też mogę się zaangażować nawet w jakimś minimalnym stopniu, że mogę zrobić coś małego, jakiś mały krok i niekoniecznie to muszą być właśnie takie duże rzeczy, bo nie każdy musi się angażować i nie każdy jest też na to gotowy i też takie małe elementy, małe rzeczy też można doceniać. No właśnie, jak można rozwijać wolontariat klasowy? Można go rozwijać w taki sposób, żeby po pierwsze pomóc w mapowaniu kompetencji uczniów i uczennic, tak żeby gdzieś był taki moment, w którym oni właśnie wiedzą, gdzie ja mogę się zaangażować i też to buduje te moje kompetencje. Zebranie zgłoszeń, to są takie też proste rzeczy, ale to jest coś, co właśnie każdy wychowawca w szkole, pewnie to są też takie oczywiste rzeczy dla opiekunów koła wolontariatu, ale właśnie to wsparcie wychowawców, też zdajemy sobie sprawę, że czasami opiekunowie czują się osamotnieni też trochę w tych działaniach i że to właśnie wsparcie wychowawców w tym temacie też jest bardzo ważne. Zebranie zgłoszeń od chętnych uczniów, którzy chcą uczestniczyć w wolontariacie klasowym, bo wolontariat może być właśnie też na poziomie klasy i wtedy możemy działać też z osobami, które chcą zrobić coś dla klasy na przykład. Stworzenie przestrzeni do robienia tandemów, czyli na przykład łączenie w takie pary wolontariackie, gdzie uczniowie mogą działać razem.
i mogą też na przykład realizować wolontariat koleżeński, bank czasu, wymiana różnych kompetencji, mogą też wspierać siebie w nauce lub w innych, budowaniu innych możliwości, tak, rozwoju różnego rodzaju umiejętności też i też właśnie takie pary wolontariackie, takie tandemy też, to też się sprawdza w pracy z wolontariuszami. No i właśnie, no i też taka okazja do sieciowania się, do tego, żeby właśnie ten temat gdzieś był po prostu obecny na godzinach wychowawczych, do godziny dyspozycji wychowawcy, żeby ten temat gdzieś wracał i żeby uczniowie mogli w tych parach na przykład realizować swoje jakieś małe projekty i też ze sobą o tym rozmawiać i też my jako wychowawcy możemy, Państwo jako wychowawcy możecie monitorować ten efekt pracy zespołów, bo to mówię tutaj o takich pomysłach, kiedy właśnie w parach na przykład uczniowie się wymieniają jakimiś kompetencjami albo się wspierają, albo razem działają w jakichś akcjach na przykład. I tak jak było w tych kompetencjach emocjonalnych, to, tak, których powiedziałam na początku, są takie codzienne sytuacje, o które wychowawca może zadbać, które budują właśnie wolontariat klasowy. Czyli po pierwsze, no to jest takie tutaj tak to nazwane, inspiruj, pokazuj możliwości, tak? Ale chodzi o to, że właśnie wychowawca może, przeprowadzając lekcje, może pokazać nie tylko możliwości takie właśnie angażowania się w akcjach, ale też właśnie różne okazje w społeczności lokalnej czy w szkole, wychodzenia poza szkołą, gdzie młodzi ludzie mogą się angażować, czy też w samorządzie uczniowskim, czy też w takich mniejszych akcjach. Drugie to jest nie tylko liderzy i liderki. Tutaj chodzi o to, że to jest dość oczywiste, ale jakby bardzo często jest tak, że pierwszymi bardzo łatwo jest zaangażować osoby, które przejawiają cechy liderskie i które chcą właśnie być na czele, ale też jednocześnie takie docenienie i sprawdzenie, czym byłyby zainteresowane osoby, które gdzieś właśnie nie przejawiają takich cech liderskich, ale chcą mieć na coś wpływ na przykład, ale wolą działać gdzieś z drugiego rzędu. Świetnie odnajdują się w innego rodzaju aktywnościach niż właśnie przewodzenie, ale chcą mieć wpływ, chcą też decydować i chcą też aktywnie uczestniczyć. I też właśnie zwrócenie na to uwagi też powoduje, że więcej osób czuje się zachęconych do takiego działania. Pary koleżeńskie to jest taka właśnie, to odnosi się do tandemów, że w tych parach koleżeńskich właśnie organizowanie lub zespołów takich, które mogą na poziomie klasy organizować coś dla innych, też jest taką okazją do tego, żeby właśnie ta praca była, żeby się też osoby wspólnie w zespole mogli angażować dla innych i też to się sprawdza, że po prostu nie są to indywidualne działania, aczkolwiek działania wolontariackie na ogół uczą współpracy, są właśnie grupowe, więc to też jest duża zaleta takich działań. Jeżeli chcemy zainteresować uczestników, czy uczniów właśnie tym, czym jest wolontariat, o co chodzi, możemy zorganizować właśnie spotkanie z aktywistą, z osobą z organizacji pozarządowej albo kogoś w szkole, kto działa jako wolontariusz. Takie spotkanie, gdzie uczniowie będą mogli po prostu
zadać pytanie lub w ogóle dowiedzieć się czegoś na temat aspektów działania wolontariatu, też może być taką inspiracją, takim źródłem właśnie inspiracji. Dzień wolontariusza w grudniu, świetny moment na to, żeby też świętować go w klasie. Też mogą być różne pomysły na świętowanie takiego dnia. Docenianie jest bardzo ważne na poziomie osobistym, forum klasy, rodziców, też takie aspekty, czasami właśnie to, co Pani tutaj też, Pani Maria powiedziała, zainteresowanie rodziców wolontariatem i włączenia ich, to też, no myślałam się, że to też nie, pewnie nie jest łatwe, ale też jest takim kolejnym pomostem do tego, żeby właśnie gdzieś rozszerzać te możliwości wolontariatu w szkole. Wspieranie, to było też w tej diagnozie, czyli wspieranie przedstawicieli klasy, które działają w szkolnym kole wolontariatu, czyli po prostu też ułatwianie im tego tak z poziomu nawet organizacyjnego, bo zdaję sobie sprawę, że i zachęcanie do tego też innych nauczycieli, że też czasami to wymaga dużej organizacji, na przykład zwalnianie z lekcji, czy jakieś, no głównie takie związane z nieobecnością na przykład uczniów, więc też takie wsparcie, ułatwienie uczestnictwa uczniowi w takiego typu akcjach też jest bardzo ważne. I takie mikroaktywności wolontariackie, czyli takie sprawdzanie, co możemy zrobić w naszej okolicy, co możemy zrobić w klasie, co możemy zrobić w naszej klasie dla innych klas, dla innych uczniów. To mogą być naprawdę bardzo małe rzeczy, ale właśnie takie rzeczy, które też budują tą postawę wolontariacką. I teraz mamy taką część, przepraszam, zaraz pokażę Państwu takie sposoby właśnie na różnego rodzaju aktywności z uczniami, które po pierwsze wyjaśnią, czym jest wolontariat, to właśnie na przykład na godzinę wychowawczą, pokażą też różne aspekty pomagania w ujęciu właśnie wolontariatu oraz pomysły na działania, właśnie uwzględniając też diagnozę, tak, że gdzieś ta diagnoza i też takie właśnie wyjście samodzielne, pomysły na akcję też może być fajne i też może inspirować. To teraz chciałam Państwu pokazać właśnie pomysły na takie zajęcia. Mam dla Państwa 4 scenariusze lekcji na temat wolontariatu. 4 dlatego, że są w wersji online i w wersji stacjonarnej. Można je sobie użyć. I są też dla 2 poziomów szkół, czyli dla klasy 4-6 i 6-8. Teraz tutaj Państwu udostępnię. Dobra. Pokaż się. Dobra. My Państwu też wyślemy te scenariusze, także tutaj jeszcze też Państwu wyślę taką publikację o wolontariacie w szkole, też z różnymi tam dobrymi praktykami. Okej. Okay. I to jest pierwszy scenariusz, jest propozycją właśnie stacjonarną i to jest lekcja dla młodszych klas, która ma za zadanie zainteresować uczniów w ogóle tym tematem, ale też jednocześnie pokazać, że właśnie ważne jest, żeby uwzględniać w wolontariacie potrzeby tej grupy, do której kierujemy nasz wolontariat, bo właśnie chodzi o to, żeby też uwrażliwić na to, co robimy, tak, żeby też gdzie, w jaki sposób też pomagamy. I tutaj macie Państwo oczywiście taki rozpisane cele
Mamy ćwiczenie takie z bingo na początek. To jest takie, żeby się poznać. Jest załącznik do tego, jak można to zrobić. Już Państwu tak szybko przelecę tutaj na to bingo. I po prostu to jest taka aktywność, która pomaga zidentyfikować trochę moje postawy wobec wolontariatu, albo że coś robiłam kiedyś jako wolontariusz, albo że mam jakieś kompetencje, które mogą się właśnie przysłużyć, pomóc mi być wolontariuszką. Takie, żeby się właśnie też poznać, jaką mamy też wspólne zasoby też klasowe, tak, wobec tego właśnie pomagania. Kolejna aktywność to jest bardziej pokazanie takiego wyobrażenia młodych ludzi o wolontariacie. Bardzo prosta aktywność przez budowanie własnej definicji na temat wolontariatu i też pokazanie uczniom, czym właśnie jest wolontariat, na czym on polega. I później mamy właśnie ten moment, kiedy możemy porozmawiać o tym, że te aktywności powinny być skierowane do osób z takim namysłem właśnie, kto jest odbiorcą tego działania oraz jakie może mieć potrzeby i co możemy zrobić w ramach tego działania. I tutaj mamy ponieważ to jest scenariusz na lekcję, więc on jest dość krótki, ale właśnie pozwala na to, żeby sprawdzić, jak uczniowie, takie pierwsze pomysły i też jak właśnie oni potrafią dopasować te pomysły do tego, jacy są odbiorcy. Tak? Tutaj mamy, zobaczcie Państwo, różnego rodzaju właśnie aktywności wolontariackie i tutaj właśnie rozmawiamy na temat tego, kto może mieć takie potrzeby, jakie może mieć potrzeby, co możemy zrobić w ramach takiego działania i czy chcielibyśmy na przykład się w takie działanie zaangażować. I to jest pomysł na pierwszy scenariusz dla klas młodszych. Dobrze. I teraz analogicznie też do tego, zaraz to Państwu pokażę, mamy też wersję online, tylko ona jest właśnie trochę inna ze względu na metodykę pracy. Też wychodzimy od tej definicji wolontariatu, takiej autorefleksji, tylko właśnie za pomocą stwierdzeń określamy sobie właśnie, czy uczniowie się zgadzają, czy nie, taka trochę dyskusja na ten temat, żeby zobaczyć różne aspekty pomagania ogólnie i wolontariatu. Następnie właśnie mamy taki film, który pokazuje, jak działa koło wolontariatu i jak można pracować w grupie wolontariuszy, jakie mogą być o tym, że jest ważna diagnoza, że właśnie, że działania powinny być dopasowane do potrzeb uczniów, z którymi chcemy pracować i że jak możemy też to zrobić, jak możemy sprawdzić to, jakie są potrzeby tych uczniów, na przykład poprzez ankietę czy wywiad i jak możemy się dowiedzieć, jakie są faktycznie te potrzeby. I następnie mamy takie właśnie znowu te aktywności wolontariackie, tylko w online, czyli przykładowe działania, które też tutaj prezentujemy uczniom i taka diagnoza, które są dla nich najciekawsze, w które chcieliby się zaangażować, a może mają jakieś własne pomysły na wolontariat. Czyli to jest taka, no, ze względu na wiek, to jest takie pokazanie po prostu różnorodności tych działań, form wolontariatu. Tak, i to mamy dla klas młodszych, a dla klas starszych jest taka propozycja,
już Państwu tutaj pokażę, żeby też pokazać, że wolontariat może być, oprócz tego, że jest ciekawy, że są różne aspekty tego wolontariatu, to tutaj mamy trochę krok dalej, że po pierwsze, że może być wolontariat prowadzony zgodnie z moimi zainteresowaniami jako osoby i że może przynieść wiele korzyści w związku z tym i że jednocześnie z taką wrażliwością dla innych na aktualną sytuację, potrzeby grupy, której chcemy pomóc. I tutaj mamy takie pokazanie, zobaczenie w ogóle, jakie ludzie, znaczy starsi uczniowie mają postawy na temat wolontariatu i że właśnie, czy oni dostrzegają to, że wolontariat gdzieś właśnie może wspierać i rozbudowywać te kompetencje i doświadczenia, które mogą się też przydać w przyszłości, po to, żeby właśnie motywować ich do tego, że kompetencje, które uzyskają w wolontariacie, są też takim aspektem do radzenia sobie na przykład w przyszłych różnego rodzaju zadaniach czy pracy. I tutaj mamy właśnie takie stwierdzenia, którymi badamy trochę na temat tego, jak uczniowie, co oni myślą na ten temat. I też zwrócenia uwagi, że rola wolontariatu też buduje społeczeństwo obywatelskie, dzięki temu wspiera grupy wykluczone, różnego rodzaju problemy, dostrzega problemy społeczne i wyzwania współczesnego świata. I teraz tutaj w tym kolejnej aktywności jest o tym, że wolontariat to nie tylko zorganizowane akcje czy zbiórki, ale też działanie, które właśnie możemy przeprowadzić w szkole na rzecz wybranej grupy, w taki sposób, by odpowiedzieć na jej potrzeby. I tutaj mamy taką aktywność, gdzie właśnie młodzież wymyśla działania i sprawdza, dla kogo to by było działanie, jak by sprawdzili potrzeby tej grupy, na czym ono miałoby polegać, jacy byliby sojusznicy tego działania i czego się mogą nauczyć. Mogą wybrać swoje pomysły lub skorzystać właśnie z tych przykładowych. I to jest taka propozycja właśnie scenariusza dla starszych klas i też w wersji online, nie wiem, może we wrześniu jeszcze wróci, oby nie, nauczanie zdalne i też takie wysądowanie, sprawdzenie, jaką mają postawę, tylko za pomocą narzędzi internetowych i też w tej wersji jest tak, że oni też na końcu i też jakby zachęcamy ich, znaczy to też można wykorzystać w tej wersji stacjonarnej, że zachęcamy uczniów do tego, żeby już na poziomie tej lekcji jakby określili taką mini deklarację, co by chcieli zrobić w ramach zainteresowania tematem wolontariatu czy w ogóle. I tutaj jest taka lista możliwości od takich bardzo podstawowych, jak sprawdzę w ogóle, czym się zajmuje nasze koło wolontariatu, do tego, że się zapiszę właśnie do koła, dowiem się, jakie są akcje, różne rzeczy, właśnie dołączę do takiej akcji lub w ogóle jeszcze potrzebuję przemyśleć, dowiedzieć się, czy jestem gotowy na takie działanie. Więc to są właśnie takie propozycje aktywności z uczniami w ramach tego tematu. To ja bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam do śledzenia strony Centrum Edukacji Obywatelskiej. Niedługo rozpoczynamy
rekrutację do projektów, będzie też nowa edycja właśnie programu rozwoju wolontariatu w szkołach, także zachęcam do śledzenia naszej oferty rekrutacyjnej. Jeżeli macie Państwo jakieś potrzeby czy pytania, to zawsze właśnie do Ani Mitury można napisać, ona jest koordynatorką tego projektu i może też coś pomóc, właśnie jakieś wzory, jakieś pytania formalne czy innego rodzaju. To będziemy w przyszłym roku dążyć też do sieciowania szkół, właśnie wymianie takich różnego rodzaju informacji, dobrych praktyk, robienia razem różnych rzeczy, także będziemy zapraszać do nowej edycji projektu. Dobrze, to w takim razie, jeśli nie ma pytań, to ja się z Państwem już pożegnam. Dziękuję serdecznie za spędzony czas. Wiem, że to nie jest dobry czas już na webinary, na spotkania, że już wszyscy myślimy o wakacjach. Tym bardziej dziękuję za spotkanie i za Państwa obecność i życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy okazji różnych działań.